Straż Miejska rozpoczęła porządkowanie parkingów w mieście. Strażnicy wywożą samochody, które nie są używane, a zajmują miejsce parkingowe lub część drogi. We wtorek po usunięciu starego Mercedesa przybyło miejsce parkingowe w rejonie ulicy Basztowej. W środę ucieszyli się rodzice dowożący dzieci do publicznej szkoły podstawowej nr 26, gdy z parkingu przy szkole na ulicy Palisadowej został usunięty nieużytkowany Ford. Są to systematyczne działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej polegające właśnie na kontrolowaniu miejsc, gdzie parkują pojazdy, głównie na parkingach w pasie ruchu drogowego. Są to pojazdy nieużytkowane, których stan wskazuje, że nie są użytkowane. Są to takie typowe wraki pojazdów lub pojazdy, które jak nieraz widać wrosły już w ziemię na parkingi i pozostają nieużytkowane. Usunięcie pojazdu poprzedza niestety często długa procedura, w której najważniejsze jest ustalenie właściciela pojazdu. Zdarza się, że właściciel mieszka w pobliżu tego pojazdu i po naszych czynnościach strażnicy ustalają właściciela pojazdu i docierają go. Natomiast jeżeli nie ustalimy, no to wtedy wysyłamy informację do Centralnej Ewidencji Pojazdów, do tak zwanego CEPiK-u. Oczekujemy na tą informację, dostajemy informację o właścicielu i wtedy jest kierowane pismo do tego właściciela. No problemem jest, bo są takie sytuacje, kiedy właściciel pojazdu sprzedał go, a nowy właściciel nie dokonał jego rejestracji. Wtedy były właściciel przekazuje nam informacje o nowym właścicielu, czyli najczęściej jest to umowa kupna-sprzedaży i prowadzone są czynności już z nowym właścicielem. Osoba porzucająca samochód musi liczyć się przede wszystkim z konsekwencjami finansowymi, kiedy zostanie namierzona. Pokrywa wówczas nie tylko koszt przewiezienia pojazdu lawetą na strzeżony parking, ale również musi zapłacić za każdy dzień postoju na tym parkingu. Transport to wydatek około 500 zł, natomiast przechowanie auta oscyluje w granicach 20 zł za dobę. W przypadku, kiedy odholowanie było spowodowane nieprawidłowym parkowaniem, stwarzającym zagrożenie w ruchu drogowym, dochodzi do tego jeszcze mandat. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie uda się ustalić właściciela pojazdu, staje się on własnością gminy i trafia na złomowisko. Straż Miejska na szczęście co roku odnotowuje coraz mniej takich przypadków. Początkowo, gdy podejmowano takie działania, zdarzało się odholowywać łącznie kilkadziesiąt pojazdów rocznie. W ostatnim okresie mieliśmy 3 pojazdy w tym roku. W ubiegłym roku było ich kilkanaście. Był taki okres czasu, gdzie był spokój. Bo tak jak powiedziałem, te akcje prowadzimy systematycznie i z tego co pamiętam w początkowym okresie naszej działalności z terenu miasta Wałbrzycha tych pojazdów zostało usuniętych kilkadziesiąt. One były i na parkingach i powiedzmy kiedyś były porzucone i w lasach i na terenie Książa i lasów. Także tych pojazdów już w swojej działalności usunęliśmy no kilkadziesiąt albo może ich nawet i kilkaset. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o rozwagę, ponieważ zdarza się, że porzucone pojazdy zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, a ich właściciele narażają się na wysokie kary. Każdy pojazd, który zakończył swój żywot, musi zostać zezłomowany.